cause no one else seems to even bother. Looks like I'm on my own facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hate from the world. I'm looking. Serdecznie na moim kanale. Na naszym kanale. My dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Co to już tyle? Co? W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy w karierze. Siejemy rzepak. Naszego gospodarstwa siejemy rzepakowo. Tak, pasowo. I zestaw mamy z tyłu. Zejdźmy. Nie zasłanianie tego pięknego widoku. Mamy Fenda 936 oraz zestaw z firmy No. Tyler, No Killer, jak kto woli. Także tak się to prezentuje. Całość oczywiście również zobaczycie na naszym kanale. Zaraz troszkę się pogrzebiemy w ziemi, abyście mogli zobaczyć, czy coś tam jest. No, czy nas usługodawca nie robi w konia. Tak, nie robi w konia, także dlatego też posprawdzamy, czy wszystko jest wysiane w ziemi. Wysiewamy około 40 nasionek na metr kwadratowy. Wiadomo, wraz z terminem, który czym dłużej się wydłuża, tym trzeba zwiększać dawkę wysiewu, więc u nas będzie to około 40 roślinek i wysiewamy 250 kg polifostki, szóstki. Także tak to u nas wygląda. A teraz odwrócimy ekran i pokażemy, jak to wygląda od strony roboczej. No, grzeb się grzeb.
co wygrzebałaś? Nie. Nikt nie wygrzebałaś? Nie. Czyli nas oszukali, tak? Oszukali nas? Nie wiem jeszcze. Ale ogólnie niby jest sucho, ale patrzcie. Mokro. Ale ziemia jednak trzyma wilgoć. Ja nie wiem, Weronika, ale ja tu niczego nie widzę. Będzie to z tego, czy nie będzie? Nasza Wera zobowiązała się, że będzie się ugrzebała oraz sprawdzała, czy jest poprawnie wysiany rzepak. Ja sobie włosy tylko popraw, żeby było ładnie. Może być. Może być. Także proszę bardzo, tutaj mamy pole. Tak się ono prezentuje. Wiadomo, wcześniej była tutaj pszenica. Co, Wera, jest ten rzepak? No właśnie ci powiem, że ciężko znaleźć. Robimy oczywiście poletko, żeby sprawdzić, jak to będzie nam plonowało. Wysiewamy dwie odmiany. Odmiany pochodzą z firmy Osadkowski. Jedna jest to odmiana Limagreny, Afrodyta, czy jak tam to, trochę inaczej się to pisze. A druga to jest Expose i jest to z nasion dekalbu. Wera, i co, znalazłaś coś? No właśnie nie. Ty tam szukaj dobrze. No. Poszukiwania, jak widzicie, trwają. Pełną parą. Idą. 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 Jeden z pałą, drugi z dzidą. Dobra, to w kwestii odmian Limagrena, Afrodyta. To jest to odmiana, która w sumie była zarejestrowana w 2023 roku, czyli w roku obecnym. Jest to bardzo nowa odmiana, jak widać. Jest to również najnowsza linia genetyczna danej hodowli. Także ogólnie ma wysoką odporność na wirusa i tak dalej, żółtaczki, pozostałe choroby. Ma również bardzo dobry wigor do jesiennego rozwoju. No i szybko buduje nam ułan. Tak mówi tutaj producent, a jak faktycznie będzie, no to się jeszcze okaże. Druga odmiana z dekalbu również daje nam wysoki potencjał plonowania. Jest to również nowa genetyka. Ma również wysoką odporność na choroby. No i ma dużą liczbę odgałęzień bocznych, czyli nadaje nam się świetnie do siewu punktowego. A taki jest u nas wykonywany. Więc co? Smażymy się, Wera. Powiem tak, nic z tego nie będzie. Co? Nie wierzysz w tą besorkę? Nie, po prostu nie mogę nasienia znaleźć. A, pogrzebałaś się i nic? No niestety nie. Dobra, chodź tu, Wera. I jeszcze teraz trzeba rozwiać wątpliwości odnośnie samej uprawy rzepaku w naszym gospodarstwie, bo ostatnio na relacji wrzuciłam taką storkę, że nigdy więcej rzepaku. Także... Ale to tylko dlatego było, że musieliśmy zrzucić do garażu. Tak, i ogólnie rzepak miał być od razu sprzedany bezproblemowo i tak dalej, a dalej leży i chyba trzeba będzie się go jednak pozbyć, bo cena wciąż spada, ale jeszcze wrócę do tego, dlaczego nie rzepak. Rzepak może będzie u nas wysiewany, tak jak zresztą widzicie, ale nie będzie wysiewany na działki, na których będą warzywa. Także po prostu w gospodarstwie będą wydzielone działki, na których będą uprawiane warzywa, a na pozostałych, na których będą takie uprawy lżejsze, typu na przykład kukurydza, rzepak, pszenica, to właśnie rzepaczek zostanie. Rzepak w tym roku siejemy wszędzie pasowo, także będziemy mieć zróżnicowanie w przeciwieństwie do tego, co było w zeszłym roku. Wera, jak się zaopatrujesz na to? Nie wiem, zobaczymy, jak wyjdzie, bo jeszcze u nas nigdy takiego czegoś nie było. Także my po raz pierwszy w tym roku coś takiego u siebie testujemy, zestaw widzicie. Fajnie, co jeszcze? I ogólnie Wera, jak się dowiedziała, że przyjeżdża Fendt, to co? To sobie od razu pomyślała, że jej kolejnym marzeniem jest to, aby były dwa Fendy na podwórku co najmniej, co nie? No i było dzisiaj rano. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. W tym roku ogólnie jest też ciężko z nawozami, także kto się odważył i kupił wcześniej, to ten nawóz ma, a poza tym... Kto nie kupił, ten nie ma. No, kto nie kupił, ten nie ma. Także zaraz będziemy pewnie zasypywać drugą odmianę. Na początek poszła Limagrena,
A zaraz będzie właśnie dekalb, bo chcemy po prostu zasiać to odpowiednio, aby było stworzone poletko, czyli na jednej działce będą dwie odmiany. Proszę Państwa, siejemy sobie rzepaczek. Nasz usługodawca, Mr. Kamil, w komentarzu przypniemy Wam kontakt. Jeżeli byście byli zainteresowani siewem buraka oraz rzepaku, to jak najbardziej możecie się kontaktować. W tym sezonie już raczej nie, ale jakby w przyszłym, to zostawiam Wam w komentarzu pierwszym przypięty kontakt. Jak siać ten rzepak, żeby był ładny? Najlepiej to w samo ściernisko, nieprzerobione, ale jeżeli warunki nie są optymalne do tego, no to trzeba sobie resztki pożniwne w jakiś tam sposób przemieszać, nie? Trzeba sobie poradzić. No w tym roku mieliśmy wysokie plony pszenicy prawie w każdym gospodarstwie, no to były jednak te zasób słomy był bardzo duży, nie? No to musimy sobie troszkę pomóc tym, żeby przemieszać. No i siać prosto, nie? Wysiejemy oczywiście na nawigacji, tutaj mamy podgląd, dokładnie. Mamy dwie kamery obok. Oraz wysiew. Tak, jedna na górze mamy w zbiorniku i tutaj mamy redlicę, jak to wszystko wygląda, także na bieżąco. Teraz tutaj na przykład idziemy w ścieżce pod opryskiwacz, no to mamy ograniczony wysiew o te dwie redlice, że na darmo nie wysiewamy tak jakby roślinek, nie, tylko nam się zmniejszył do 1,8 kg. Trzeba jednak być krok do przodu przed sąsiadem i siać trochę też krok do przodu przed wszystkimi. Wszystko ładnie nam wygląda, także mamy nadzieję, że schody również będą ładne. Czekamy w miarę możliwym terminie na deszcz, aby jednak rzepak oprócz tego, że ma nawóz już przy nasionku, miał również przy sobie troszkę wilgoci. Chcemy sobie skontrolować wysiew. Tak zestaw wygląda z bliska, z tyłu. Co, będziemy się grzebać. Widać. I proszę bardzo, ma nawóz, mamy nasionka, wszystko nam się wysiewa tak jak trzeba. To a lonely void and I can't get out. Hope for something magical, 'cause no one else seems to even bother. Looks like I'm on my own facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. Fajnie, mamy już zakończony siew rzepaku. Tak wygląda pole po zasiewie. Proszę bardzo, żeby nie było żadnych wątpliwości. O, proszę bardzo. Mamy również kolejną działkę, ale już tam nie będę jechała, bo wysiew jakby nie było wygląda tak samo. Jeszcze teraz tylko jakiś deszczyk, aby rzepak miał odpowiednią wilgoć, bo naprawdę jest zdecydowanie za sucho. Ale to jeszcze chwila i może wymodlimy się o jakiś deszcz. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. Mamy nadzieję, a raczej mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Był to nasz pierwszy w historii zasiew uprawą pasową, także
znaki zapytania oczywiście pojawiają się w głowie, ale mam nadzieję, że ten rzepak nam wyjdzie. Mam taką naprawdę szczerą nadzieję. A my już dotrwaliśmy do końca siewu, także można wracać do pracy. Aktualnie zajmujemy się wykopkami buraka ćwikowego, także ja wracam do pracy i Wam również życzę udanego dnia. Także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, lajkujcie. Wszelkie pytania w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale.